Hej kochani, witam Was dzisiaj na moim kanale. Będziemy dzisiaj znowu odtwarzać makijaż. Tym razem to właśnie dwa makijaże. I będą to makijaże zrobione tą paletką. Specjalnie wybrałam sobie makijaże do odtwarzania tą paletką, którą już mam, żeby były jak najbardziej podobne. I jeden makijaż będzie taki. Taki zielonkawy, a drugi będzie bardziej czerwono-fioletowy, też tą paletką. Więc może na początek zaczniemy od tego zielonego oka. Dawno nie używałam tej paletki, mam już ją jakiś dłuższy czas. I nałożę sobie tą moją bazę z Revolution. I zacznę sobie od tego granatowego cienia. I ona używa takiego bardziej spłaszczonego pędzla, więc ja też takiego użyję. Dołożę sobie troszkę bazy na dół, bo ona od razu ten cień też kładzie na dolną powiekę. Teraz będę nakładać ten niebieski cień obok. I nakładam teraz na granicy tego granatowego. Tylko na tyle blisko, żeby one ładnie się ze sobą połączyły. Ja chyba troszkę za wysoko podjechałam tym niebieskim cieniem, ale teraz musimy wziąć sobie ten żółty cień i nałożyć go na ten niebieski, żeby wyszedł taki zielonkawy. Tym samym pędzelkiem spróbuję. Mam nadzieję, że już nic na to nie będzie nakładać, bo jak widzicie, ja już mam brew od razu. Ona ma troszkę większą powiekę, a ja też za wysoko położyłam ten niebieski cień. Ale całkiem ładnie te kolory się ze sobą mieszają. Wezmę teraz ten bardziej puchaty pędzelek. I znowu ten żółty. Teraz wracam do pierwszego płaskiego pędzelka i ten granatowy cień. I ten granatowy cień nakładam tu na powiekę. Tu będzie taki makijaż typu spotlight. Jeszcze wezmę sobie tego żółtego cienia i nałożę go na dolną powiekę, bo ona też nakładała go tutaj. Tym bardziej puchatym. Teraz sobie odetnę Cat Crease'a, taką na spotlight i za chwilę wrócę. Już sobie odcięłam Cat Crease'a i zrobiłam to tym korektorem z Lovely. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale on pachnie jak
trochę jak krem Dove albo Nivea. Teraz wezmę sobie ten pierwszy pędzelek i tego granatowego cienia trochę dołożę tutaj. Nałożę sobie kleju do brokatu. Teraz wezmę sobie ten zielony cień i nałożę go od środka i od zewnątrz. Na początek nałożę go palcem. I teraz wezmę sobie pędzelek i tutaj dołożę przy granicy. Mimo, że jest to ta sama paleta, mam wrażenie, że jej cienie mają inną pigmentację i troszkę inne kolory. U mnie jakby te kolory są bardziej żywe i pigmentacja jest też mocniejsza. Nawet błysk na tym zielonym u niej jest bardziej metaliczny, a tutaj taki przytłumiony. I teraz biorę taki żółty limonkowy i go nałożę na środek i też na początku nałożę go palcem. Dołożę sobie pędzelkiem. Wezmę sobie znowu ten pędzelek od granatowego cienia i dołożę go tutaj. Teraz wezmę sobie matowy, czarny cień i taki mały, kuleczkowy pędzelek. Ta czerń nie jest chyba zbyt mocna, tak mi się wydaje, tak pamiętam. No, nie jest zbyt mocna, za to jest bardzo krucha i sypie się w paletce. Biorę ten pędzelek od niebieskiego cienia i sobie to rozcieram. Wróciłam już z doklejonymi rzęsami i z kreską czarną. Zrobiłam sobie tą kreskę eyelinerem. O, jest! Taki z Eveline. Na pewno wiecie, który to jest. Wiele osób go kiedyś polecało. On ma taki pędzelek na końcu, więc zrobiłam nim sobie kreskę. Rzęsy dokleiłam takie, z takiej podwójnej paczki z Dilsa. I teraz wezmę sobie kredkę czarną z Vivo, tą taką bardzo mocną, ona jest wodoodporna chyba. I nałożę ją sobie na linię wodną oka. Ale położę ją też troszkę na dolną powiekę przy linii rzęs. Ciężko ją później wymyć jest z tego oka. I teraz ją troszkę będę rozcierać. I teraz biorę czarny cień i doklepuję tą kredkę. I właśnie zrobiło mi się to, czego nie lubię, czyli ona mi się tu odbiła na dole, bo ja tu mam taką zmarszczkę jak po tej drugiej stronie i zawsze mi się odbija. Troszkę wytrę. Troszkę ją dalej rozetrę. Po
prostu będzie troszkę niżej. Teraz daję ten czarny cień. I teraz wrzucę do tego pierwszego pędzelka i do tego pierwszego granatowego cienia. O nie. Właśnie przed chwilką wycierałam cały policzek. Cały tutaj policzek i nos miałam granatowy. Bardzo ciężko było to zmyć i przykryć. I niestety za chwilę będę miała znowu to samo. Teraz biorę pędzelek od tego jasnego żółtego połyskującego cienia i nakładam go w kącik oka. I to chyba wszystko w tym oku. Wytuszuję troszkę dolne rzęsy. Biorę ten fioletowy z Miss Sporty. Tak wygląda skończony makijaż. Więc teraz możemy przejść do następnego makijażu. Więc nałożę sobie bazę. I biorę ten sam pędzelek od tego granatowego cienia. Biorę też ten granatowy cień. Te oko będziemy robić bardziej w takim kocim kształcie. W kształcie literki V. Może wezmę troszkę mniejszy pędzelek. Nie wiem, czy w ogóle wspominałam, jak się nazywa ta dziewczyna. Ona ma na imię Melissa. Przynajmniej mi się wydaje. Więc teraz biorę sobie ten fioletowy cień w kąciku i będę go nakładać nad ten granatowy. I teraz będę brała ten czerwony, środkowy cień i nakładała go nad tym fioletowym i bardziej do środka. Teraz Melissa używała tego pomarańczowego cienia i nakładała go nad czerwony, ale że nie było za bardzo go widać, w sumie w ogóle, to nałożyła później żółty. I ja też użyję od razu tego żółtego. No, nie podoba mi się, jak to wychodzi. Ja jednak nie lubię takich kolorów. Brzydko się zmieszały. Dla mnie to wygląda, jak było trochę brudne. No, ale zrobię go do końca. Może na końcu. Odcięłam sobie Cut Crease'a. Nałożyłam sobie klej do brokatu. I teraz będę nakładać ten fioletowy cień. I na początku nałożę go palcem. Teraz biorę sobie pędzelek i tu przy krawędziach.
Teraz biorę ten ciemniejszy fioletowy cień i nakładam go od tej strony. Teraz biorę sobie pędzelek i bardziej precyzyjnie nakładam. Coś jakoś nie idzie. Spróbuję nałożyć ten cień pacynką. O, no pacynką o wiele lepiej, chociaż widać kolor. I to chyba koniec cieni na górnej powiece. Jeszcze sobie dołożę tego jaśniejszego fioletowego pacynką. Melisa teraz robi czarną kreskę i na to chyba kładzie ten jasny fioletowy metaliczny cień. Więc ja spróbuję zrobić to samo, nie wiem czy się uda. I wrócę jak już będę miała doklejone rzęsy i zrobimy wtedy dolną powiekę. Wróciłam z doklejonymi rzęsami i teraz na dolną powiekę będę dawać troszkę bazy. I do połowy dolnej powieki dam ten najciemniejszy cień granatowy. A dalej nałożę ten czerwony cień. Teraz nałożyłam sobie na dolną powiekę NYX'a i użyję tego czerwonego metalicznego cienia i nałożę go na ten czerwony matowy i troszkę poniżej. Muszę zmienić rękę na prawo, jednak ja jestem leworęczna i lewą ręką mi to lepiej idzie. O, troszkę za nisko, a może nie? Wezmę jeszcze troszkę tego fioletowego i tutaj nałożę pod ten granatowy. Ten fioletowy cień jest bardzo słaby, w ogóle słabo go widać. Może jakimś innym pędzelkiem. W ogóle go nie widać. Dołożę sobie w tym miejscu troszkę bazy i zobaczymy, czy wtedy będzie lepiej. Lepiej, ale tylko odrobinkę. Po prostu ten cień jest słaby. Nie, no to strasznie się wszystko poplamiło. Spróbowałam troszkę uratować ten makijaż i podokładałam tu tego fioletowego, ale on cały czas znika. Teraz dokładam trochę tego granatowego, ale on robi to samo, czyli po prostu znika, a jakbyśmy go nie daj Boże chcieli rozetrzeć, pusto się robi. Po prostu wiem, że to już nałożona któraś warstwa tego cienia, ale dołożyłam bazę i miałam nadzieję, że będzie troszkę lepiej. Melisa dokłada jeszcze tutaj pod ten fioletowy i granatowy cień ten taki jasny, przybrudzony fioletoróż. Ale ja się boję go dokładać, bo wiem, że to może się zrobić po prostu plama następna, albo po prostu ten cień zniknie.
No i dziura jest, po prostu jest dziura. No. Nie będę już tego robić, spróbuję doklepać odrobinkę tego granatowego, żeby jakoś to wyglądało. Na linię wodną oka nałożę sobie czerwoną konturówkę do ust. I teraz w kącik nałożę sobie ten żółto-zielony jasny cień. Ten, który jest tutaj. Tak wygląda już skończony makijaż. Nie podoba mi się zbyt bardzo. To jest ze względu na to, że te cienie po prostu tutaj są po takie wyblakłe. Nie podoba mi się też pomieszanie tych kolorów, które wyszło według mnie trochę brudno. Ja wiem, że to pewnie jest moja wina, ale też chciałam spróbować innych kolorów. Zdecydowanie te, jaką mi się bardziej podoba i tak wyszłabym na miasto. No tak... Jeżeli bym koniecznie musiała, to może tak, ale tak, żebym chciała, to raczej nie. Więc to też nie są moje kolory, ale chciałam spróbować jakiś inny makijaż. Ale może wy wolicie te oko. Możecie pisać w komentarzach, które oko wam się bardziej podoba. No mi zdecydowanie bardziej te. Pa!